Przyjazd rodziny z Donbasu do Polkowic to wspólny projekt gminy i poprzedniego zarządu Polskiej Miedzi. Otrzymaliśmy taką informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o tym, że są rodziny z Ukrainy, które potrzebują pomocy. Postanowiliśmy pomóc jednej z rodzin. Warunek był jeden. Miał być to mężczyzna miał być górnikiem. I tak się stało. Zbudowaliśmy taki własny projekt współpracy, który zakładał, że przyjmiemy rodzinę z Donbasu, zapewniając pracę i miejsce zamieszkania. Rodzina pana Igora, mająca polskie korzenie, przyjechała do Polkowic pół roku temu. Na początku wynajmowała mieszkanie opłacane przez ministerstwo. Od 1 marca rodzina już zamieszkała w mieszkaniu, które kupiła gmina i wynajęła tej rodzinie na zasadzie takiej podstawowej, jakiej funkcjonuje w gminie, czyli rodzina jest najemcą mieszkania komunalnego. Nowi mieszkańcy przyznają, że decyzja o wyjeździe do Polski nie była łatwa. Zaczęła się wojna, to już tam nie można było mieszkać, naprawdę. Decyzja o wyjeździe była trudna? Mimo wszystko? Trudna, ale zostać tam już nie mogli. Było, naprawdę było tak straszne, strzelali cały czas. Jak dostanę już pracę na stałe, to mam teraz na rok czasu umowę. Jak dostanę na stałe, to już zostaniemy tutaj. Szczególnie mocno to życiowe zawirowanie przeżywa teściowa pana Igora, która urodziła się koło Nysy. Nie spodziewałam się. I jeżeli by nie wojna, to ja bym nie przyjechała. Mieliśmy tam wszystko, co trzeba dla życia. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o takiej formie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Oczywiście, że tak, pomoc jest zawsze potrzebna takim ludziom. Trzeba pomagać ludziom, nawet jeżeli są z innego kraju. Przecież nasi też wyjeżdżali i mieszkają za granicą, są szczęśliwi. Trzeba pomagać ludziom, którzy mają tam ciężkie warunki na Ukrainie. Czy w przyszłości mogą się pojawić w Polkowicach kolejne rodziny zza wschodniej granicy? Nie chciałbym, żeby to też trwało w nieskończoność, bo mam ogromne potrzeby samych mieszkańców naszej gminy. Chociażby w kwestii zamieszkania, już nie powiem, że też są mieszkańcy, którzy poszukują pracy. Na razie nie zanosi się na to, że w naszym regionie pojawią się kolejne rodziny repatriantów.